Domy w stylu amerykańskim charakteryzują się wygodą i praktycznością, dlatego tak świetnie odnalazły się w naszej rzeczywistości. A ich charakterystycznymi cechami są szare dachy, białe ściany, wysokie okna, niskie parapety oraz wykusze. A dziś do tego wnętrza zaprosiła nas Kasia Łobaczewska, z którą mieliśmy okazję się zobaczyć już w Wyjątkowym Wnętrzu na Saskiej Kempie. A dzisiaj jesteśmy na Białołęce. Na Białołęce, na Kobiałce. Takie zaskoczenie duże, ale chodźcie zobaczyć to wnętrze, będziecie jeszcze bardziej zaskoczeni. Dzień dobry, nazywam się Kasia Łobaczewska, jestem licencjonowanym pośrednikiem, od 10 lat zajmuję się nieruchomościami, głównie rynkiem wtórnym i nieruchomościami inwestycyjnymi. Dzisiaj zaprosiłam Magdę i Grzegorza do tego pięknego domu na Białołęce. My w naszej pracy oglądamy kilkadziesiąt domów w ciągu roku. Ten dom mnie absolutnie zachwycił i była to miłość od pierwszego wejrzenia, ponieważ ma dwie rzeczy szalenie istotne, uważam, jeśli chodzi o domy. Ma przestrzeń, ma funkcjonalność pod każdym względem. Od takich rzeczy jak szeroki podjazd, gdzie można swobodnie poruszać się, manewrować dużym autem nawet, po komunikację tutaj wewnątrz, wszystkie detale, takie jak włączniki świateł specjalnie rozmieszczone, żeby to było po prostu wygodne. Zapraszam Was do obejrzenia tego niezwykłego wnętrza. Pamiętacie, Przeminęło z wiatrem i te sceny, kiedy główna bohaterka z wielką gracją zbiega po tych ogromnych schodach? Ja na pewno zbiegać nie będę, a na pewno nie zrobię tego z taką gracją jak ona. Jednak chciałem Wam powiedzieć o tym holu, który jest takim pierwszym miejscem, gdzie witamy gości, takim miejscem reprezentacyjnym. 6 metrów, ponad 6 metrów wysokości, zwieńczony tym przepięknym żyrandolem i cecha charakterystyczna, piękne schody z super balustradą, miejsce, gdzie witamy gości i zapraszamy ich dalej do domu. Kasia, wnętrze rodem z dynastii, aż trudno uwierzyć, że taki dom może być na Białołęce. Jest na Białołęce. Ważna rzecz, dom został wybudowany przez właściciela, który realizował projekty zarówno w Polsce, jak i w Stanach. Stąd ten projekt, który został ze Stanów sprowadzony i zaadaptowany tutaj na nasze warunki. Mhm. Czyli przeniósł to, co widział tam, to, co mu się podobało i idealnie też widział, że spełnia warunki takiej rodziny, powiedzmy 2+2. Przeniósł to tutaj. I okazuje się, że w polskich realiach równie fantastycznie takie domy mogą się sprawdzać. Tak, i ważna tutaj jest też solidność wykonania. Ja wchodząc tutaj od razu miałam wrażenie, że kolejne 30 lat nie zrobi wrażenia na tym domu. On po prostu jest bardzo, bardzo solidnie wybudowany. 280 metrów, mamy na dole salon, jadalnię, kuchnię, sypialnię z piękną łazienką i garderobą. I czyli na górze... my jesteśmy teraz, przepraszam, że Ci przerywam, jesteśmy w tej części takiej gościnnej, tak, ale od razu widzimy, mamy wgląd na część jadalni, tak? Widać też trochę kuchni, widać cały hol, więc fantastycznie rozplanowane wnętrze, żeby tak jest. Całość tutaj tego życia, które dzieje się na dole, widzieć i obserwować, zwłaszcza jak ma się dzieci, to ważne, istotne. Tak jest, stąd na początku wspomnieliśmy o funkcji, o tej komunikacji, która tu jest świetnie rozwiązana. No i przepiękny hol, fantastyczny. Tak. Po prostu naprawdę rzadko widuje się w polskich domach. Tak, charakterystyczna rzecz dla projektów amerykańskich, ponieważ nie ma wiatrołapów. Wchodzimy i od razu mamy ten piękny, reprezentacyjny hol z pięknymi schodami. Wracając do rozkładu, na górze mamy dwie duże sypialnie, pokój gościnny, łazienkę i saunę. Sauna. Słyszeliście to? Jest sauna. Także tym bardziej naprawdę dom jest godny zauważenia go i zainteresowania się nim. A co jeszcze go wyróżnia? W ogóle dla kogo? Tak jak Ty byś oceniła? Wiadomo, że to jest dom rodzinny, tak? Ale dla jakiego typu może ludzi? klienta, dla jakiego typu klienta? Dom rodzinny, ale też ja mam doświadczenie w pracy z klientami właśnie ze Stanów, z Kanady i oni lubują się w bardzo dużych przestrzeniach, więc dom dla dwóch osób to również jak najbardziej tutaj się sprawdzi. Ogródek, mamy działkę, tak, ponad 1000 metrów z możliwością powiększenia jej jeszcze, ponieważ tutaj sąsiadująca działka też jest do zakupienia, więc jeśli ktoś ma zwierzaki, potrzebuje dużej przestrzeni, to... Czyli do dużego domu jest szansa posiadania również potężnego, dużego, tak, bardzo prywatnego ogrodu. Poszerzyć sobie przestrzeń. W ogrodzie, a za naszymi plecami przygotowywane jest barbecue, więc z tego miejsca po prostu przyjdzie nam się pożegnać z Wami. Mam nadzieję, że obejrzeliście całe wnętrze i równie wyjątkowe jak na nas zrobiło na Was wrażenie. Dokładnie, amerykański dom, więc musi być też iście amerykańska uczta. Wam już dziękujemy, zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, na Facebooku, na... Przepraszam bardzo, ale dzisiaj słońce tak świeci, że po prostu muszę to zrobić. Zapraszamy Was na YouTube, do subskrybowania naszego kanału, na Facebook, na Instagram. Tam są nasze nowe konta, więc tam również zaglądajcie, bo zamieszczamy tam backstage'e i informacje o tym, jak nagrywaliśmy nasze odcinki. No i cóż, ja już jestem głodny, nie wiem jak Ty. Więc... Za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy do śledzenia naszego kanału Wyjątkowe Wnętrza. Dziękujemy też za zaproszenie Kasi Łobaczewskiej, no i właścicielom za umożliwienie tego wyjątkowego wnętrza. Do zobaczenia. Do zobaczenia.